Na pierwszej lekcji zaraz po wakacjach było lepienie z plasteliny. Leżałem gdzieś tam na ławce, jako niepozorna plastelinowa bryłka i nie wiedziałem, czy będę kwiatkiem, grzybkiem, czy samolotem. Każdy lepił, co chciał. Choć nie każdy chciał. Za to Tosia od razu wiedziała, co chce zrobić. Kiedy Tosia postawiła mnie na ławce, brakowało mi paru niezbędnych szczegółów, oczu, nosa, ale musiałem być niezwykły, skoro wywołałem takie zainteresowanie. No nie, Tosiu, no z uszami, tak, chcę słyszeć. Tosia podejmowała decyzję ogromnej wagi. Oczy niebieskie czy czarne? A nos? Długi czy krótki? Czekałem cierpliwie. Jak mi przykleiła uszy, to zaraz zacząłem słuchać, co się w klasie dzieje. Jak mi przykleiła oczy, to zaraz zacząłem rozglądać się na wszystkie strony. Myślałem sobie, jeszcze trochę, Blastusiu, spokojnie, spokojnie. Ale kiedy poczułem, że jestem wreszcie gotowy, nie mogłem się powstrzymać i z radości ruszyłem uszami. Co? Ojej, co się potem działo? Nie. Ładna historia, a Tom wpadł. Nie, chyba wam się zdawało. Nie! Tak? A tak, a gdzie on jest? Ale mnie już nie było. Gdzie tu się schować?
Kiedy wyczołgałem się z tej potwornej studni, poczułem jakiś znajomy zapach. Czyżby to było to coś, co jadła gruba Joasia? Postanowiłem sprawdzić. Jakie pyszne. Lecę. Nagle zobaczyłem tego chłopaka, który ściągnął moją czekoladę. Zdaje się, że nie tylko moją. Oddawaj! Oddawaj! Krzyczałem, złościłem się, ale nikt mnie nie słyszał. Tymczasem na górze trwały poszukiwania. Nawet mnie to bawiło. Hop, hop! Tutaj! A kuku! O, jaki ładny! A kto to zrobił? Bardzo ci się udało. Siadamy na miejsca. No to teraz zastanowimy się, jak go nazwać. Proszę, wybieramy imię. Ale nie wszyscy razem, po kolei. Proszę, może ty? Proszę. Ja? Gucio. Bardzo dobrze, a ty? Krasnal. Ładnie. A ty? Podziomek. Świetnie. Jurek Ogórek. Franio. Proszę. Muchomorek. A kto jeszcze? Proszę. Żmirek. Jedni chcieli mnie nazwać Koczakiem, inni Żwirkiem lub Jurkiem Ogórkiem. Były też nazwy kwiatów. Wreszcie Paweł nie wytrzymał i krzyknął. To nieprawda, bo on się powinien nazywać Plastyś, bo jest z plastelinu. A, świetnie to wymyśliłeś. Bardzo dobrze. Udało ci się. Zostałem Plastusiem. Potem wszyscy sprawdzali, czy istnieje naprawdę, czy jestem z plasteliny i jak to jest właściwie z tymi uszami. Później Tosia wyszykowała mi piękny pokoik, przenosząc igłę, nożyczki, klej i flamaster do innego. Jakie były tego skutki, opowiem w następnym odcinku. Na razie zamieszkałem sobie w Tosinym piórniku.